Wisła, królowa polskich rzek, nasza polska rzeka matka, symbol naszego państwa i od początku przyciągała ludzi nad swoje brzegi. Mieszkanie nad wodą, mieszkanie nad rzeką było zawsze pożądane, zawsze było cenne z wielu bardzo powodów. Łąki nadwiślańskie znakomicie nadawały się do wypasania zwierząt hodowlanych. Znakomicie nadawały się też do transportu ze względu na równe, płaskie terasy zalewowe. Można było łatwo się przemieszczać. Wisła oferowała bogactwo ryb, z których nasi przodkowie korzystali przez całe wieki. Wisła zawsze przyciągała. Wisła była oczywiście wykorzystywana jako szlak żeglowny. Jeszcze przed powstaniem państwa polskiego pływali Wisłą Wikingowie. Bliskość Wisły, bliskość rzeki to też jest zmierzenie się z jej jakby naturalnym charakterem. Jednym z takich największych niebezpieczeństw, jakich doświadczano mieszkając nad Wisłą na przestrzeni wieków, to są powodzie. Na Wiśle spotykamy generalnie trzy rodzaje powodzi. Powodzie, które są wywołane intensywnymi opadami, czyli powodzie opadowe. Powodzie, które powstają na skutek szybkich, nagłych roztopów, czyli powodzie roztopowe. Oraz najbardziej niebezpieczne, powodzie zatorowe, czyli powodzie zimowe, które powstają na skutek tego, kiedy spiętrza się kra, kiedy spiętrza się tak zwany śryż. I takich powodzi mieliśmy w całej historii całe mnóstwo, praktycznie cała historia Polski to jest historia po prostu nieustannych, ciągle powtarzających się powodzi. I z tymi powodziami, te powodzie są po prostu czymś zupełnie naturalnym, charakterystycznym dla Wisły. I od samego początku nad tym się ludzie zastanawiali i szukano różnych rozwiązań. Te dramatyczne opisy powodzi wiślanych bardzo barwnie opisał nasz słynny kronikarz Jan Długosz, który w XV wieku spisywał kronikę dziejów polskich, szukał źródeł i rozpoczyna się ta historia tych wiślanych wylewów już w roku 988. Jest właśnie opis tegoż strasznego wylewu i strasznych szkód, które ta Wisła mieszkańcom uczyniła. Po czym podaje kolejne lata takich zmagań. Rok 1270. Kiedy mieszkańcy podkarkowskich wsi potracili cały dobytek, potracili też niektórzy życie, a później oczywiście musiano się zmagać z tym strasznym kataklizmem w ten sposób, że w momencie, kiedy woda ustąpiła, to okazało się, że pola są już bezużyteczne, czyli tak jak wtedy mówiono, płonne, czyli takie, które nie wydadzą już w tym roku plonu. Spoczywają Olendrzy, dawni mieszkańcy wsi Wielkiej i Małej Nieszawki, którzy uporządkowali podmokłe tereny nadwiślańskie. Na początku byli Mennonici, natomiast z czasem zaczęto nazywać ich Holendrami. Początki osadnictwa holenderskiego w Polsce sięgają połowy XVI wieku. Wówczas na wolne wyznaniowo tereny Rzeczpospolitej zaczęły napływać grupy emigrantów z terenu dzisiejszej Holandii. Mennonici pochodzili z Holandii, dlatego byli też mistrzami melioracji i regulacji. Dlatego na terenach Rzeczpospolitej osadzano ich na trudnych, zalewowych terenach związanych z Wisłą. Ich wsie charakteryzowały się siecią rowów odwadniających i nawadniających, które pozwalały na pozyskanie większej ilości terenu do możliwości osadzenia się i gospodarowania na żyznych terenach nadwiślańskich. Tutaj na terenie Holenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce prezentujemy najbardziej charakterystyczne typy zagród dla osadników holenderskich na terenie Doliny Dolnej Wisły. Holendrzy poza umiejętnościami związanymi z melioracją przenieśli ze sobą również charakterystyczny typ budownictwa. Po pierwsze zagrody lokowano na terpie, czyli na sztucznie usypanym pagórku, który chronił gospodarstwo od 2 do nawet 6 metrów wysokości. Same budynki posiadały wysokie podmurówki, które również dodatkowo chroniły przed wysoką powodzią. Sama zagroda posiadała 3 części połączone pod wspólnym dachem, czyli dom, obory i stodołę. Budynek ustawiano w stosunku do Wisły prostopadle lub równolegle, ale zawsze częścią mieszkalną w górę nurtu rzeki. Po to, że w momencie, jeżeli woda wylewała, najpierw zalewała część mieszkalną, później część inwentarską i stodołę. Gdyby natomiast budynek stał odwrotnie, to wszystkie nieczystości z obory byłyby w części mieszkalnej.
Charakterystycznym elementem dla wnętrz zagród holenderskich jest wewnętrzna komunikacja między częścią mieszkalną, częścią inwentarską i magazynową. Dzięki temu gospodarz nie musiał wychodzić na zewnątrz i w momencie, kiedy woda stała zaraz za progiem, mógł spokojnie poczekać, aż opadnie, mając dostęp do wszystkich części w gospodarstwie. Holendrzy przynieśli tutaj ze sobą osiągnięcia agrokultury. Ta agrokultura była na bardzo wysokim poziomie. Jak wiemy, Holandia jest krajem depresyjnym. Tam przez setki lat doskonalono umiejętności gospodarowania na właśnie takim trudnym, niskim, jak się dzisiaj mówi, terenie. I ci osadnicy, w momencie, kiedy tutaj przyjechali, zaczęli gospodarować, okazało się, że oni potrafią osiągać niesamowite rezultaty z tych areałów, które praktycznie były albo wcale nieużytkowane, albo użytkowane w bardzo niewielkim stopniu. Głośnym echem się to odbiło na obszarach Rzeczpospolitej i tych Holendrów zapraszano coraz chętniej. Skąd nazwa Holender? Oczywiście nazwa Holender jest od słowa Holender z polszczonego, ale również przyjmując tych osadników, opracowano, przygotowano dla nich specjalne przepisy prawne, tak zwane prawo holenderskie. I później kolejni osadnicy, a byli oni już z innych też krajów, z Niemiec, ale też i z Polski, którzy osadzali się na takich właśnie trudnych terenach na podstawie tego prawa holenderskiego, również byli nazywani Holendrami. Dlatego nie zawsze Holender oznacza Holendra. Holender to był również też Niemiec, Polak, ale też i obywatel innych krajów, bo Rzeczpospolita była krajem wielokulturowym i na tym polegała też jej siła i wielkość. Znajdujemy się na terenie gminy Wielka Nieszawka, gminy, która jest znana z historii tego, że na terenie naszej gminy byli mennonici. To oni właśnie spowodowali, że mamy sieć kanałów melioracyjnych, mamy wał przeciwpowodziowy, który chroni naszych mieszkańców przed powodzią. To dzięki ich melioracji mamy dobrze zmelioowane pola, mamy dobrze zmelioowane łąki. To oni tutaj żyli i tworzyli naszą społeczność przez kilkaset lat na terenie gminy Wielka Nieszawka. Właśnie dzięki temu, że zostały tutaj te tereny osuszone, zmelioowane, można było uprawiać ziemię dotychczas niedostępną dla mieszkańców, dla rolników. Ponadto wał przeciwpowodziowy, który został zbudowany, spowodował, że Wisła już nie zalewała domostw, nie zalewała gospodarstw domowych. W związku z tym te tereny, które są tutaj po drugiej stronie wału, można było zacząć uprawiać, co też robili mennonici, jak i również obecnie rolnicy. Bujna bardzo zieleń, bujna bardzo łąka. Te łąki służyły mennonitom do wielu celów, ale głównie do tego, żeby hodować tutaj zwierzęta, krowy, konie, owce. Trawy są bardzo bujne, można tutaj te trawy kosić kilka razy do roku. Aby taką łąkę utrzymać, należało prowadzić prace melioracyjne, czyli utrzymanie odpowiedniej wilgotności takiej łąki jest bardzo ważne do tego, żeby ona miała właśnie te bogate trawy, zioła, które znakomicie wpływały na jakość mleka i też na jakość mięsa z tych zwierząt. Do celu utrzymania odpowiedniej wilgotności takiej łąki czy pól, Holendrzy stosowali między innymi obsadzanie tych obszarów wierzbami. Wierzba ma to do siebie, że bardzo intensywnie oddaje wilgoć, wyciąga wilgoć z gleby i poprzez listowie odparowuje tą wodę do atmosfery. Prace regulacyjne w Polsce na rzekach takich jak Wisła to okres XIX wieku, początek XIX wieku. Prace zasadnicze, projektowanie zaczęło się gdzieś w roku 1830 i po wykonaniu projektu przez inżyniera Seweryna, to jest
inżynier pruski, który zaprojektował trasę regulacyjną i ten cały system regulacyjny, to na odcinku od miejscowości Silno do Ujścia. Przykładem tego są mapy z tego okresu, pokazujące stan rzeki, koryta, jaki był przed regulacją. To jest okres lata 1836-1855. W pierwszym okresie, jak widzimy, jest to naturalny przebieg koryta, wszystkie wyspy, łachy, brak obwałowań, wszystko jest widoczne. I układ nurtu w tym okresie, jaki był zaznaczony, jest na mapie. Natomiast już w wyniku prac prowadzonych przez te lata, ten kształt koryta uległ radykalnej przebudowie i zmianie. Tutaj jest pokazany 1855 i efekt pracy zabudowy regulacyjnej, co spowodowała, jakie są zmiany w korycie przepływu samej wielkiej wody, ale też w samym korycie wody, koncentracja tego koryta. Nie jest to jeszcze pełna zabudowa, jest to początek, bo tutaj mamy tylko wykonane niektóre budowle, a obecnie mamy ich zdecydowanie więcej. Ale już widać wyraźnie, w jakim kierunku te przemiany szły. Znajdujemy się w porcie zimowym i mamy tutaj przykład ubezpieczenia brzegu, właściwie wykonania brzegu pionowego ze ścianki Larsena, ścianek stalowych zwieńczonych oczepem żelbetowym. I to służy właśnie przybijaniu załadunku obiektów pływających na drodze wodnej. W przeszłości tego typu brzegi były ubezpieczane już ściankami drewnianymi. To były najczęściej dębowe i w technologii takiego materiału, jakie były dostępne. Powstał ten obiekt z uwagi na potrzeby działalności człowieka, rozwoju w Dolinie Rzeki Wisły. Rozwój żeglugi, potrzeby w tym zakresie, rozwoju sprzętu pływającego z drewnianych obiektów na metalowe, parowe w pierwszym okresie, później mechaniczne, spalinowe, spowodował, że była potrzeba zagospodarowania i zabezpieczenia. I w tym celu została przeprowadzona regulacja rzeki Wisły poprzez szereg zabudowy hydrotechnicznej. To były wykonane budowle hydrotechniczne w oparciu o materiały, które znajdowały się tutaj na miejscu, wzdłuż Wisły, w korycie. I takim podstawowym materiałem była wierzba, po prostu wierzba, która stanowiła element podstawowy do wykonywania budowli regulacyjnych wzdłuż koryta rzeki Wisły. Wierzba ma tą zaletę, że w ciągu 3 lat osiąga wysokość nawet 5 metrów. Przekracza nawet 5 metrów wysokości. I po okresie tych 3 lat jest wycinana. Z tego wykonuje się różnego rodzaju już materiał, czyli kiszkę faszynową, faszynadę można wykonać, materace taflowe, palowe były wykonywane, też te taśmowe, różne rodzaje zamulników. To miało ukształtować nurt rzeki, koryto rzeki, ale nie tylko. To miało też ukształtować Dolinę Wisły, czyli tam, gdzie rzeka płynęła różnymi bocznymi meandrami, korytami, to zostało odcięte właśnie tymi budowlami, wykonanymi na bazie faszyny, ziemi i wydobytej z tego terenu międzywala, w celu zabezpieczenia jednak przed zjawiskami lodowymi, które niestety występują i są bardzo intensywne, całość była zabezpieczana narzutem kamiennym, brukiem. Natomiast bruk zastępowany był częściej, jak tutaj widzimy już po prawej stronie, płytami betonowymi. Ta część, jak widzimy, budowli obecnie tych regulacyjnych, to jest około na tym odcinku, jak jesteśmy w mieście Toruniu, to jest 40-50 metrów długości, ale pierwotnie one miały po kilkaset metrów. One sięgnęły. Tutaj właśnie mamy pierwszą ostrogę, tutaj ona osłania nam wejście do portu. To jest ta w technologii takiej tradycyjnej, wykonana. I pierwotnie tego typu budowle przecinały całą dolinę. Wszystkie te boczne odejścia rzeki, boczne koryta były właśnie zamykane, żeby między tymi budowlami, tu będzie widać kolejne, zwłaszcza mamy powyżej kolejną, i właśnie te pola między tymi ostrogami miały za zadanie być
zalądowione, czyli materiał, który był noszony przez rzekę, głównie to tutaj wydobywane jest właśnie rumowisko wleczone, czyli piasek, mamy barkę widoczną i właśnie ten materiał się osadzał w tych polach międzyostrogowych, przyrastał i ten teren ulegał rozszerzeniu. Następnie w wyniku zalewów Wisły, urzeźniany bardzo, i człowiek, który tu się osiedlał, to dawno zauważył, że to są tereny bardzo żyzne, bardzo potrzebne, przydatne do życia. W związku z tym postanowiono to bardziej zagospodarować. Jesteśmy w rejonie przystani uniwersyteckiej i mamy tutaj przykład ubezpieczenia brzegu w postaci bulwaru. Tutaj bulwar wykonany w systemie schodkowym, ale pierwotnie on jest podparty właśnie narzutem kamiennym, podwodnym. Jest zabita ścianka szczelna i też tutaj występują te nowe elementy, czyli gabiony. Te siatkowo-kamienne, one są niewidoczne w tej chwili, bo są pod wodą. Mamy dzisiaj stan wody powyżej średniej, dlatego tego nie widzimy. Natomiast widzimy tą część wyższą, wykonaną w technologii żelbetowej. To jest ubezpieczenie mocne, ciężkie, ale na rzekach trzeba je bardzo dokładnie wykonać i zabezpieczyć od filtracji tej od gruntu i także od wody, bo inaczej jest wymywane pod spodem grunt i to wszystko osiada, pęka. Ten bulwar jest po remoncie. Obecnie jesteśmy już w takiej centralnej części pomiędzy mostami bulwaru Kladenbiskiego i widać, jak woda oddziaływuje na ubezpieczenia betonowe. I tu mamy małe takie zapadlisko. Wynika z tego, że jest tam silne wypłukiwanie gruntu spod ubezpieczenia i osiadanie. I to jest zjawisko niestety występujące przy ciężkich budowlach i ono będzie się powtarzało, bo jednak Wisła i woda pracuje z dwóch stron. Raz, że podnosi się poziom i od strony wody, ale także te wody, które spływają pod ziemią w kierunku Wisły, bo Wisła drenuje te wszystkie tereny przyległe, powodują wypłukiwanie materiału i osiadanie. W ciągu 58 lat, rozpoczynając od roku 1830, wykonano zabudowę regulacyjną. Obejmowało to 2391 budowli regulacyjnych, przetamowań, różnego rodzaju budowli opaskowych, zamulników. Łączna długość tych zabudowań obejmowała 2600 km. Długość tego, jakby to zsumować razem. Taka to była długość budowli. Ale oprócz tego założenie było takie, żeby wykorzystać wszystkie doliny gospodarcze. W tym celu zaprojektowano trasę przebiegu wałów, żeby te wszystkie doliny, tutaj w rejonie Ciechocinka, w rejonie Torunia, Chełmna, Grudziądza, Kwidznia, no sztandarowe, największe to przecież Żuławy. To zaplecze wręcz do dziś rolnicze, bardzo żyzne, bardzo intensywnie wykorzystywane. Ale te mniejsze doliny, tutaj na przykładzie może tej doliny toruńskiej, bo jesteśmy najbliżej, tutaj można zaobserwować, że wybudowano wał, który spowodował, że te tereny już nie były zalewane przyległe rzeką Wisłą, ale cóż, powstał kolejny problem. Wisła została odcięta i możliwość dopływu wód z tych terenów odleglejszych, czyli na przykład Wysoczyzny Chełmińskiej, została odcięta. No, w tym celu wykonano kanały, które zbierały wodę, odprowadzały w pierwszym etapie do pewnych poziomów rzeki grawitacyjnie, ale później co? Jak zastały poziomy Wisły, no należało tą wodę przepompować. W tym celu powstały przepompownie. Przepompownie przy określonych poziomach wody w Wiśle już teraz pompują wodę z tego terenu chronionego wałami, no żeby nie uległy zalaniu. Bo jednak intensywne deszcze nawet w ostatnim okresie były, występowały i to skutkuje zalewaniem terenów rolniczych. No a kolejnym elementem jest duży spływ powierzchniowy wynikający z zabudowy. Przecież tam obecnie na każdych tych terenach, wszystkich tych dolinach intensywnie rozwija się budownictwo. Drogi, budynki, place, no to wszystko powoduje, że ten spływ powierzchniowy jest bardziej intensywny, napływ wody szybszy.
No i te pompownie mają pracę, pracę potrzebną, zabezpieczającą przed zalaniem, ale tak gdyby wtórnym, nie od Wisły, ale od tych wód z drugiej strony. To zostało wykonane na tych wszystkich rejonach i obecnie Wody Polskie zarządzają tym i prowadzą te działania na bieżąco. Jest to bardzo potrzebne w ochronie przeciwpowodziowej. Możliwość gospodarczego wykorzystania tych terenów bez tego byłaby niemożliwa praktycznie.